Algieria jest jednym z pięciu najbardziej perspektywicznych rynków na świecie dla polskich firm. Jest otwarta na współpracę z Polską i zainteresowana polskimi produktami. W minionym tygodniu poseł Arkadiusz Mularczyk zorganizował spotkanie, w którym uczestniczyli ambasador Algierii w Polsce oraz Witold Spiridowicz, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Algierii. Polska i Algieria, jest wiele podobieństw pomiędzy tymi krajami, natomiast jeśli chodzi o gospodarkę, to ta gospodarka diametralnie się różni. Na czym polegają te zasadnicze różnice? Zasadnicze różnice polegają na tym, że Polska potrafiła swoją gospodarkę zreformować, zmienić system około ćwierć wieku temu, natomiast Algieria niestety wciąż wychodzi z fazy gospodarki ręcznie sterowanej i nie potrafiła tak skutecznie wprowadzić reform jak Polska. Na tym polega problem algierski w dniu dzisiejszym. Duże pieniądze wydawane są w hipermarketach. Tych hipermarketów na tak duży kraj jest raptem tylko 9. Natomiast występują nisze, jeśli chodzi o poszczególne gałęzie gospodarki, na co polscy przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę. Polscy przedsiębiorcy powinni wiedzieć, że Algieria rzeczywiście jest rynkiem potencjalnie interesującym. Natomiast rynek ten wciąż wymaga szczegółowego zapoznania się. Wynika to z różnicy kulturowej, z różnicy mentalności, z różnic religijnych. Na przykład wiemy, że producenci wieprzowiny nie mają na tym rynku żadnych szans ze względów religijnych. No, trzeba rzeczywiście zapoznać się z obecnym ustawodawstwem, które jest mocno skomplikowane i tak jak już wspominaliśmy, tutaj wciąż istnieje bariera językowa. No, podstawowa przynajmniej znajomość języka francuskiego byłaby bardzo wskazana. Głównym celem wizyty było omówienie możliwości i warunków współpracy gospodarczej pomiędzy firmami z Polski i Algierii. Stąd też w spotkaniu uczestniczyli właściciele i przedstawiciele ponad 20 firm działających na Sądecczyźnie. Algieria może być dla Polski bramą eksportową dla firm, które chcą wejść na inne rynki krajów arabskich. W wymianie handlowej pomiędzy naszymi krajami od lat dominuje nasz eksport, a import algierskich towarów jest stosunkowo niewielki. Jakie wyzwania stoją właśnie przed polskimi przedsiębiorstwami, przed polskim biznesem? Z pewnością jest to odległość i logistyka, czyli nasz system, nasz eksport jeszcze nie jest tak dobrze połączony z rynkiem północnej Afryki, także na pewno jest to znacząca bariera. Po drugie, system bankowy, system transferów finansowych, system algierski finansowy nie jest dobrze zintegrowany z systemem europejskim czy światowym, dlatego jest to bariera. Trzecia to jest bariera językowa. Tam mimo wszystko cały czas króluje język francuski w biznesie, dlatego chcąc działać na tym rynku algierskim i odnieść sukces, z pewnością trzeba zainwestować w osoby, które porozumiewają się językiem francuskim, ale jak słuchać, nie są to wielkie bariery. Polscy eksporterzy czy polscy inwestorzy działają na rynku algierskim, odnoszą sukcesy. Poziom naszego eksportu to jest między około 450 milionów euro rocznie na rynek algierski. Czy są jakieś gałęzie, jeśli chodzi o produkcję, które są szczególnie wyszukiwane na tamtejszym rynku? Może to dziwnie zabrzmi, ale wszystkie. Tak, bo jest to, no, tak jak już mówiłem, jest to kraj, który można porównać do lat 90., w sensie jego etap rozwoju gospodarczego do polskich lat 90., kiedy de facto wszystkie sektory wymagały rozwoju, prawda? Jest to na pewno sektor rolno-spożywczy. Tam jest bardzo dużo do zrobienia ze względu na to, że Algierczycy nie są samowystarczalni, jeśli chodzi o produkcję rolną i są uzależnieni od importu. Polacy, my jesteśmy ważnym dostawcą mleka w proszku, zboża, tytoniu na rynek algierski. To jest sektor budowlany, oczywiście, jak to kraj na drodze rozwoju, to jest jedna wielka budowa, żurawi jest wszędzie, tylko tam ciężko wygrać
z Chińczykami na przykład, którzy są bardzo silni, ale już dostawa materiałów budowlanych czy usług specjalistycznych, oczywiście tak. Budzi się tam sektor motoryzacyjny, Renault, Hyundai, Volkswagen, Mercedes dla wojska, ale powiedzmy te trzy dla sektora komercyjnego, zaczęły montować samochody i algierskie państwo wymusza na nich jak największą produkcję części zamiennych i półproduktów na terenie Algierii. Także być może, ja nie jestem specjalistą w tym rynku, na tym rynku, ale być może warto porozmawiać w sektorze automotive, jak to się biznesowo nazywa, z koncernami tutaj, na przykład Volkswagenem, i przez tą sieć spytać się, czy oni kontynuowaliby na przykład współpracę na terenie Algierii. Tak jak mówiłem, warto wspomnieć o tym, że Algieria jest częścią takiego obszaru wolnego handlu w krajów arabskich, także stworzenie jakiegoś produktu made in Algeria z polskim know-how, z polskimi półproduktami daje nam akces nie tylko do Afryki, ale też do Zatoki Perskiej i do całej północnej Afryki bez ceł. Podczas spotkania ambasadorzy zachęcali przedstawicieli sądeckich firm do inwestowania na algierskim rynku, eksportowania swoich produktów oraz udziału w targach, które mogą pomóc w znalezieniu potencjalnych partnerów biznesowych. Wzajemna wymiana pozwoli na stworzenie nowego i korzystnego dla obu stron modelu współpracy na rzecz ożywienia gospodarki, zwiększenia inwestycji i stymulowania innowacji. Na jaką pomoc ze strony polskiej placówki w Algierze mogą liczyć polscy przedsiębiorcy? W tym momencie ta oferta jest bardzo szeroka. Mamy wsparcie kapitału społecznego, w sensie personelu. Jest personel Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jest personel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest obecny na miejscu, i jest personel Ministerstwa Rozwoju, także jest całkiem dużo ludzi, którzy są chętni do współpracy, mają często doświadczenie biznesowe, nie jesteśmy takimi typowymi urzędnikami, ale dużo nas pochodzi z sektora prywatnego, nawet prowadziło kiedyś interesy, także jakąś tam wiedzę mamy. Poza tym jest to coraz więcej programów finansujących uczestnictwo w targach, finansujących kampanie promocyjne, czy finansujących misje gospodarcze. Także zapraszam do kontaktu albo z Państwową Agencją Handlu i Inwestycji, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa teraz, jeśli chodzi o promocję sektora rolno-spożywczego, czy bezpośrednio z nami w ambasadzie. Odpowiadamy na maile, odzwaniamy, zapraszamy do Algierii, przyjeżdżamy tutaj. Ja muszę powiedzieć, że jestem w tym roku już trzeci raz w Polsce, reklamując czy zachęcając przedsiębiorców do tej współpracy, także próbujemy być też aktywni, rozmawiać, wymieniać się informacjami, wizytówkami, także zapraszam też do bezpośredniego kontaktu z personelem ambasady. Spotkanie zakończyła dyskusja z udziałem zaproszonych gości i wymiana wzajemnych kontaktów. Uważam, że państwo powinno wspierać i pomagać polskim przedsiębiorcom. Jako tu, że jestem parlamentarzystą z naszej ziemi, staram się przedsiębiorców właśnie zachęcać do tego, żeby kontaktowali się z przedstawicielami ambasad różnych krajów. I dzisiaj właśnie było się spotkanie z ambasadorem Algierii, z przedstawicielami z Algierii, ponieważ jest to duży kraj, duży rynek i myślę, że warto, żeby firmy z naszego regionu, firmy z Gorlic, z Nowego Sącza, miały wiedzę o tym, co się dzieje w Algierii, jak się ten rynek rozwija, czy można podjąć współpracę, kooperację, czy można sprzedawać towary, czy można inwestować, bo Polska jest krajem, który już ma pewien potencjał i powinna go wykorzystywać jakby na różnych obszarach. Jeśli są przedstawiciele państwa, którzy chcą pomagać, chcą wspierać, chcą informować, to trzeba to wykorzystywać, bo to w konsekwencji daje większe obroty, wyższy zysk i miejsca pracy w naszym kraju.